Cześć! Miło, że jesteście z nami na kanale książkowym w cyklu Och Literatura. Ja mam na imię Gabriel i dzisiaj opowiadam Wam o trylogii Jakuba Szamałka pod tytułem Ukryta sieć. Jakuba Szamałka możecie kojarzyć jako współscenarzystę gry Wiedźmin 3, oczywiście wyprodukowaną przez studio City Projekt Red. Niedawno ukazał się też znany wszystkim graczom Cyberpunk 2077, przy którym Kuba Szamałek również współpracował jako scenarzysta. Ale to nie jest jedyna dziedzina, w której Szamałek się sprawdza, dlatego że jeszcze zanim został scenarzystą w CD Projekcie, debiutował również jako autor kryminałów. I te kryminały były dosyć niezwykłe, dlatego że działy się w antycznej Grecji i oczywiście ta konwencja kryminału, czyli mamy zbrodnię, którą gdzieś tam popełniono i mamy detektywa, który tę zbrodnię musi rozwiązać, była do tej antycznej Grecji przeniesiona. To była trylogia o Locharesie, która ukazywała się na przestrzeni kilku lat w Muzie. Aktualnie te książki są dosyć trudno dostępne, ale można je jeszcze zdobyć pewnie gdzieś tam z rynku wtórnego. I przez kilka lat po ukończeniu tej trylogii Szamałek nie napisał żadnej nowej książki, skupił się prawdopodobnie tylko i wyłącznie na pisaniu scenariuszy do Wiedźmina i do Cyberpunka później. Natomiast kilku autorów, m.in. Zygmunt Miłoszewski i Marcin Meller, bardzo Szamałka zachęcali do tego, żeby powrócił do pisania i powrócił pierwszą częścią nowej trylogii, trylogii Ukryta sieć. Pierwszy tom trylogii stał się bestsellerem i rzesze czytelników czekały oczywiście na kolejne tomy tej trylogii. I co ja Wam mogę powiedzieć jako czytelnik, który faktycznie też czekał razem z innymi na to, aż kolejne tomy pojawią się w księgarniach. To jest trylogia, która jest thrillerem oczywiście, takim techno-thrillerem, jeżeli mielibyśmy się odwołać do jakiejś takiej nomenklatury gatunkowej, i bierze na warsztat to, co my wszyscy znamy z życia codziennego, czyli internet, technikę, która nas otacza. W pierwszej części trylogii Julita Wójcicka, czyli główna bohaterka całej serii, na własnej skórze jakby poczuje, jak to jest zostać zniszczonym przez hakera. Wszystko zaczyna się od dziwnego wypadku, który ma miejsce w Warszawie i w tym wypadku ginie jeden z popularniejszych aktorów dla dzieci. Julita Wójcicka, która pracuje w takim internetowym odpowiedniku Super Expressu, zaczyna zajmować się tą sprawą, no i po tym jak bada pewne tropy, które gdzieś tam się w międzyczasie pojawiają, okazuje się, że ta sprawa nie jest do końca taka prosta, jak mogłaby się wydawać na pierwszy rzut oka. W momencie, gdy zaczyna drążyć temat, jej życie zostaje zniszczone, zarówno kariera zawodowa, jak i życie osobiste, jeżeli można tak to określić. Dlatego, że po tym jak dostaje ostrzeżenie od hakera o tym, aby nie zajmowała się dalej tą sprawą, co oczywiście zignoruje, bo takie są prawa oczywiście dobrej narracji, że główny bohater musi coś zignorować, żeby na przykład później miała miejsce jakaś akcja. Dochodzi do ataku hakerskiego w siedzibie redakcji i na komputerach i drukarkach w tejże redakcji pojawiają się nagie zdjęcia naszej bohaterki. I oczywiście to jest taki moment, kiedy wydaje się, że bohaterka wszystko straciła i zupełnie się z tego nie podniesie, ale oczywiście wcale tak nie będzie, dlatego że Julita bierze się w garść, postanawia dowiedzieć się jak najwięcej na temat działania internetu, na temat tego, jak pozostać w internecie anonimowym i stara się rozwikłać sprawę morderstwa aktora i jednocześnie trafia na znacznie większy spisek, który pod tym wszystkim się kryje. Prowadzi to wszystko do szajki pedofilskiej, do portalu, który tychże pedofili właśnie gdzieś tam gromadził. Sprawa jest wielowątkowa i oczywiście w pewnym sensie będzie kontynuowana w kolejnych tomach trylogii. I kolejne dwa tomy ukazywały się rok po roku. To mamy gdziekolwiek spojrzysz i kimkolwiek jesteś. Kimkolwiek jesteś było drugie w kolejce. I w Kimkolwiek jesteś
jakby następuje pewna zmiana tematyki. Przechodzimy z pewnego bezpieczeństwa w internecie i do tego, co można zrobić w internecie, mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby komuś zaszkodzić. W drugim tomie przechodzimy do manipulacji dookoła wyborów internetowych. I tutaj Szomałek wzbił się na wyżyny takiego bardzo skrupulatnego zaplatania poszczególnych wątków, które pierwotnie mogą wydawać się niezwiązane ze sobą, ale finalnie jak najbardziej oba mają gdzieś na siebie wpływ, bo z jednej strony mamy śmierć Camgirl, która jakby zostaje uduszona na wizji w trakcie jednego ze swoich erotycznych popisów, a z drugiej strony mamy kampanię polityczną, w trakcie której partia wykorzystuje do swoich niecnych celów właśnie manipulowanie danymi, manipulowanie odbiorcami, których znajduje w necie. I tutaj oczywiście Julita Wójcicka jako bohaterka nie jest już tą postacią z pierwszego tomu. Jest zdecydowanie bardziej zdeterminowana, jest bardzo zapatrzona w sprawę, którą ma do rozwiązania, jednocześnie zaczyna ignorować swoją rodzinę i swojego partnera. I to ma konsekwencje w trzeciej części, w gdziekolwiek spojrzysz. I w trzeciej części mamy znowu zmianę tematyki, ale dalej zostajemy w kręgu internetowo-technologicznym. Dlatego, że w trzeciej części trylogii Szamałka takim motywem wiążącym dla całości jest sztuczna inteligencja. I jest kilka naprawdę spektakularnych fragmentów w tej książce, chociażby fragmenty pisane przez sztuczną inteligencję, które mają jakby imitować tekst autorstwa, no powiedzmy, dowolnego człowieka, pisarza i tak dalej. I ja początkowo myślałem, że to jest oczywiście wymysł autora na potrzeby książki, natomiast oczywiście tak nie jest. Autor podaje w tej książce linki i strony, gdzie można sprawdzić jeden z działających algorytmów, który zajmuje się właśnie takim pisaniem prozy na przykład. I jest to naprawdę sprawa zdumiewająca. Ja nie spodziewałem się, że to jest technologia, która jest aż tak bardzo rozwinięta. Cała trylogia, trzecia mi się nie zmieści, bo nie mam trzeciej ręki. Cała trylogia skupia się właśnie na tych elementach technologicznych i to jest coś, co bez wątpienia wyróżnia książki Szamałka, dlatego że nikt wcześniej, przynajmniej na polskim rynku, nie zajął się tą tematyką w taki sposób, a przynajmniej nie zrobił jej tak bardzo wnikliwie i tak bardzo realistycznie. I wspiera oczywiście całą trylogię bardzo dobre, takie żelazne prowadzenie narracji. Tutaj widać, że oczywiście autor miał pomysł na każdą z tych książek. Wspominał w jednym z wywiadów, że oczywiście nie pisał wszystkiego od linijki, że są rzeczy, które mu się po prostu w trakcie pisania rozwinęły, bo tak po prostu działa pisanie. Natomiast sam pomysł na to, jak ma wyglądać pierwszy, drugi, trzeci tom, były żelazne i zostały jakby w sposób taki żelazny wyegzekwowane przez Szamałka. I dodatkowo jakby na poziomie stylu jest to tak napisane, że naprawdę ma się wrażenie, że kartki same się obracają. Więc jeżeli macie ochotę spędzić trochę czasu z bardzo dobrą trylogią sensacyjną, to jest to idealna lektura na przynajmniej kilka, a może kilkanaście wieczorów, jeżeli chcecie czytać ją powoli. Bardzo Wam polecam, na pewno nie będziecie się czuli zawiedzeni. A to, co dodatkowo jest ważne przy okazji tych książek, a to, co zostanie z Wami na dłużej, to jest cała ta wiedza związana z technologią, z funkcjonowaniem Facebooka, internetu też jako całości, jako miejsca, które może być nie tylko miejscem, gdzie obejrzycie takie fajne filmiki, jak na przykład ten, ale też miejsca, gdzie ktoś może Was zhakować i udostępnić innym Wasze dane. To jest coś, o czym Szamałek tutaj doskonale pisze i to są rzeczy, które z jednej strony są powszechnie znane, a z drugiej strony większość użytkowników internetu zupełnie się na tym nie skupia i czasami zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wygląda ta internetowa, brutalna rzeczywistość. Więc jak widzicie, to nie jest tylko rozrywka, ale to jest też cykl książek, który zostanie z Wami na dłużej. Jeżeli Wam się podobała ta recenzja, to oczywiście
kciuk w górę, jeżeli Wam się nie podobała, kciuk w dół, napiszcie też, dlaczego Wam się nie podobała albo podobała. Jeżeli macie ochotę na więcej recenzji i innych fajnych programów, które mamy na kanale, zasubskrybujcie kanał książkowy i widzimy się niedługo. Do zobaczenia.